premiera książki mniej więcej i co tam będzie w tej książce? Nie powiem. Chcę wyciągnąć... Nie, no wiesz co, to będzie przede wszystkim materiał o mnie. Moje wrażenia o tym, moje wizje, moje przeżycia jako od początku, jako dziecko. Myślę, że dużo was, wielu was się dowie, dlaczego tak się stało, prawda, że taka dziewczyna ze Starówki w Lublinie po prostu... Powiedzmy, odniosła sukces, prawda? I myślę, że ta książka odpowie na wiele pytań, ale to będzie jakby świat, mój świat widziany moimi oczami. Jeśli będziecie chcieli skandali, to pewnie się tam nie będzie tego, ale no pewnie o to chodzi. A czy opisze pani na przykład jakieś pierwsze miłości? No jasne! Nie, no będzie trochę przeklinania w różnych sytuacjach. Dużo ciekawych i śmiesznych sytuacji będzie, naprawdę. Będziecie się śmiać z tego. Także to będzie taka książka napisana lekką ręką. Nie na zasadzie, że daty, wiesz, nazwiska, tak jak wielokrotnie, ponieważ lubię czytać autobiografię innych aktorów, twórców i w ogóle, reżyserów filmowych, aktorów już powiedziałam. Ale tego nie chcę. Chcę, żebyście przeczytali po prostu i polubili taką inną Beatę od dzieciństwa, prawda? Która jakby była krnąbrna i szła i wiedziała, że jej życie będzie inne niż wszystkich innych dzieci, które gdzieś tam były obok mnie na Starówce. Ja w to wierzyłam i tak popłynęło moje życie. I o tym będzie. Książka okazała się, to nie jest taka łatwa sprawa, ponieważ piszę ją sama. I bardzo chcę, żeby była właśnie takim lekkim językiem napisana. To myślę, że się ukaże w przyszłym roku, niestety. Myślałam, że jeszcze w tym, ale no, gdyby nie koronawirus, słuchajcie, to pewnie by nie wpadła na pomysł tej książki. A czy ma pani w głowie tytuł już książki? Nie, ale na pewno tam będzie Beata, po prostu, no. To jestem ja. I już obiecuję ostatnie pytanie, ale teraz jak stoi przy mnie Beata Kryderek, muszę po prostu wycisnąć jak najwięcej. Ale już się wyluzowałeś. Już tak? Się wyluzowałem trochę. Wie pani też dlaczego? Przede wszystkim też dlatego, że ja też chodziłem do liceum do Lublina i Lublin jest moim miastem. Ja chodziłem do Staszica i teraz kiedy... A do Oni, także wiesz. Trochę konkurencja. Tam poznałam pierwszą moją miłość. O tej miłości też będzie w książce. I chcę się zapytać, czy pani serce teraz jest... bliżej województwa mazowieckiego, czy dalej jednak lubelskiego i to się nigdy nie zmieni? Wiesz co, no ja wychowałam się, urodziłam się w Lublinie na Starówce Lubelskiej, znaczy w szpitalu oczywiście, ale wychowywałam na Starówce Lubelskiej. To mi też dużo dało, bo o tym też będę pisała, bo tam poznałam po prostu patologię, tam poznałam różnych ludzi, tam dowiedziałam się, że mój dom rodzinny, zresztą bardzo fajny i tak dalej, spokojny, kochających rodziców, to nie zawsze tak wygląda, jeśli chodzi o inne dzieci, więc to mi też w życiu dało taką pokorę, wiesz, taką pokorę. A do Warszawy trafiłam, no bo też o tym napiszę, no. Tak się moje życie pozmieniało. W Warszawie lubię przebywać, tam mam wielu przyjaciół, z którymi mogę realizować swoje projekty i to jest dla mnie istotne. A większość rzeczy ma pani w Lublinie czy w Warszawie? Jakich? Takich w domu na przykład. Nie, ja już mam swój dom w Warszawie i tam mam wszystkie rzeczy. Najważniejsze, że w Lublinie mam przyjaciół, mam rodzinę, mam mamę, siostrę i z przyjemnością przyjeżdżam do mojego miasta, bo zmienia się pięknie, jest to piękne miasto. Zapraszam was z całego serca do Lublina.